Zebraliśmy się tu w dniu dzisiejszym, żeby porozmawiać o ważnych sprawach związanych z internetem polskim, a raczej polsko-angielskim, można powiedzieć, bo wydaje mi się, że niektóre rzeczy są też z angielskiego YouTube'a. Dzisiaj poradnik, można powiedzieć. Dzisiaj poradnik specjalnie dla moich widzów. Jak się wybić na YouTubie? Jak szybko wbić 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie? Jak szybko po prostu urosnąć i zarabiać duże pieniądze, nie wychodząc z domu. Myślicie, że te reklamy, które się wyświetlają na różnych stronkach internetowych, to kłamstwo? Że zarabiaj ileś tam pieniędzy, nie ruszając nawet małym paluszkiem u stópki. Tak. Bo wszyscy myślą, że to jest fake. Ale tak naprawdę jedna osoba uznała, że Cześć, siemano, witajcie bardzo serdecznie. napiszę. I dzisiaj przygotowałem dla was. Napiszę do takiego gościa, który zrobił tą reklamę A teraz lecimy z materiałem. i się udało, nie? Pokażę wam kanał na YouTubie. Pokażę wam kanał na YouTubie, który właśnie wykorzystuje tą technikę. Także pobawimy się dzisiaj we wróżbitę Macieja. Raz mówiłem o tym kanale na YouTubie, raz mówiłem o tym kanale, ale wtedy myślałem, że on ma mniej tych rzeczy. Dzisiaj sobie wykliknąłem w dwa randomowe filmy. Dwa randomowe filmy, można powiedzieć, na pewnym kanale, który zaraz wam pokażę i okazało się, że jest metoda znajdowania filmów u tego typka, które są, no można powiedzieć, kradzione. Łatwo można to powiedzieć, takie lekkie słowo, tak, także. Co mam powiedzieć? No ostatnio powiedzieliśmy sobie kilka słów, niestety nie odezwał się w tej sprawie, albo stety, nie wiem. No gościu raczej ma w dupie takie rzeczy, co ja tutaj chcę pokazać. Ale także jest taki sobie film na YouTubie. Trzy sygnały, które świadczą o tym, że jesteś inteligentniejszy niż. Jest taki kanał na YouTubie, ale jest też jedna, druga strona medalu, można powiedzieć. 12 sygnałów, które świadczą o tym, że jesteś inteligentniejszy niż mogło ci się wydawać. Także jest taka stronka. Po co jeszcze raz tego gościa pokazuję? Po to, że skala tego problemu, które pokazuje kanał tego typa, jest większa niż myślałem. I to jest straszne trochę. Gościu jest zweryfikowany na YouTubie. Nazywa się Nilset, tak. Nazywa się Nilset i myślicie sobie, że spoko kanał, nie? 200 tysięcy subskrypcji. Ale nigdzie nie ma linku, skąd bierze wiedzę do swoich filmów. Także dzisiaj, no raz już to pokazywałem wam, ale myślałem, że on, no jednak aż tak ten, nie ten. A okazało się, że jednak mocno sobie zapożycza. Tak wygląda ten człowiek. Lecz nie, oczywiście jestem Nilset i dzisiaj przygotowałem dla was, i przygotowałem dla was, i przygotowałem dla was, i przygotowałem dla was. Także wydaje mi się, że wszystkie te sygnały pasują do Nilseta, bo jest chyba inteligentniejszy niż nam się to wydawało, bo bo zrobił 230 tysięcy subskrypcji na kradzieży filmów, na kradzieży artykułów z internetu i ogólnie się lubi się ten bawić w ten. Wiesz, o co chodzi. Patrzcie, teraz tak, pierwszy punkt, który świadczy o tym, że jesteś inteligentniejszy niż. Nie wiadomo, o co tu chodzi. Słuchajcie tego. Oglądajcie. Zamartwienie się, co? Zamartwianie się, słyszeliście? Jest tu taki artykuł, ja sobie tu wezmę niżej, żeby tego cycka nie było widać. Zamartwianie się. O dziwo jest, tak samo się nazywa. Ciekawe, nie? Ciekawa rzecz. Coraz więcej badań dowodzi, że ludzie, którzy często martwią się przeróżnymi sprawami, LOL? Coraz więcej badań dowodzi, że ludzie, którzy często martwią się przeróżnymi sprawami. mogą być bardziej inteligentni niż ci, którzy tego nie robią. Mogą być bardziej inteligentni niż ci, którzy tego nie robią. Także ten, no co mam powiedzieć? Rozumiecie, o co chodzi, tak? Artykuł przeczytany słowo w słowo z internetu. Może wynikać to z faktu, że zawsze myślą o możliwych konsekwencjach. Może wynikać to z faktu, że zawsze myślą o możliwych konsekwencjach. Ja pierdzielę, jakie to jest przykre. Ale wiecie, on dodał tu coś od siebie, chyba w tym filmie, albo to w tym drugim. Jeszcze ten głos. Ale no widzicie. Widzicie, swoich działań, dlatego starają się upewnić, że wszystko pójdzie po ich myśli. Że wszystko pójdzie po ich myśli. Także to jest jeden taki sygnał. Jeżeli kiedyś się martwiliście lub się martwicie co jakiś czas o coś, to możecie wiedzieć to, że jesteście bardziej inteligentni. I tyle. Martwiłeś się kiedyś o coś, czat? Ej, czat, martwiłeś się kiedyś o to, że jak idziesz do szkoły nieprzygotowany, to możesz dostać jedynkę? Nie martw się. Przez to, że nie odrobiłeś tej pracy domowej, jesteś tak jakbyś odrobił cztery. Rozumiesz? Po prostu inteligencja ci przybywa tak, jakbyś skille dodawał w jakiejś grze RPG.
takim plusikiem sobie tylko klikasz. Wystarczy nie robić nic, tylko martwić się o to, o konsekwencje z nic nie robienia. I wydaje mi się, że geniusz, pieprzony geniusz będziesz. Niedługo. Ja pieprz. Ale sygnałów takich jest kilka, za chwilę zobaczycie kolejne. A w ogóle zastanawiam się, to czemu zrobił tylko 3 sygnały, skoro na tej stronce jest 12 sygnałów, jak widzicie. Mógł sobie albo zrobić 4 takie filmy, które świadczą o tym, że jesteś inteligentniejszy, albo po prostu dłuższy film, 10 minut i by więcej zarobił. Ciekawe, co go skłoniło do tego? Czyżby chował się przed tym, że ktoś go dojedzie? Tak. Dobra, patrzcie jeszcze to. Jesteś nocnym Markiem. Jesteś nocnym Markiem, lol. Jesteś nocnym Markiem. To brzmi śmiesznie, ale okazuje się, że ludzie, którzy wolą funkcjonować w nocy, są zazwyczaj bardziej inteligentni od tych. To może brzmieć śmiesznie, ale okazuje się, że ludzie, którzy wolą funkcjonować w nocy... Ej, czat, mam pomysł. Wiecie, jak jest ten... Patrzcie. Patrzcie, czat. Kopiujesz sobie taki tekst. Można powiedzieć, że nowa Iwona. Patrzcie, wklejasz sobie tekst w tłumacz i chcesz, żeby tłumacz ci to przeczytał. Patrzcie, klikasz tu i leci. To może brzmieć śmiesznie, ale okazuje się, że ludzie, którzy wolą funkcjonować w nocy, są zazwyczaj bardziej inteligentni od tych, którzy wstają wcześnie rano. Jest Iwonka chłop, jest Iwonka baba, jest Iwonka Nilset. Także ciekawa sprawa. Ale wiecie, to jeszcze nie jest szczyt. To jeszcze nie jest szczyt, można powiedzieć. Puść Iwonkę i Nilseta. Dobra. Jesteś nocnym Markiem. To może brzmieć śmiesznie, ale okazuje się, że ludzie, którzy wolą funkcjonować w nocy, są zazwyczaj bardziej inteligentni od tych, którzy wstają wcześnie rano. No nie. Zniszczone. No Nilset. Ale to nie jest szczyt. To nie jest szczyt kradzieży w wykonaniu Nilseta. Jak widzicie, tło tutaj wstawił swoje obrazki, których nie ma tutaj, nie? Nie ma tutaj tych obrazków. To nie jest szczyt. Mam dla was coś jeszcze. Kiedy już naprawdę nie miał pomysłu. Nie miał pomysłu w tym filmie i uznał, że już nawet nie będzie szukał obrazków z internetu. Nilset w tym filmie drugim uznał, że już nawet obrazków z internetu nie będzie szukał. W tym drugim filmie Nilset po prostu uznał, że weźmie te gotowe z artykułu. Także... 3 najbardziej skuteczne ćwiczenia na pozbycie się podwójnego podbródka. Tu jest 7 najbardziej skutecznych. Ciekawe czemu usunął aż 4. Ale wydaje mi się, że wiem czemu. Zobaczycie podczas filmu, czemu usunął 4 Nilset. Także od razu weźmy film. Marcin Pol, który wygrywa 20 zł. Także ja te kody już im porozsyłałem. Zastanawiam się, czy te kody na PySafe Card też ukradł na przykład CD Action tam w Tesco gdzieś. Poszedł do Tesco, o, kody na PySafe Card. A od razu tą siateczkę, reklamówkę nożem i do kieszeni. Nie no, żart oczywiście, już tak nie będziemy tacy chamscy. Go dalej. Mam nadzieję, że na pewno, także wyczekujcie. No i lecimy do tego. Tak zwana szufelka. A, bo tu jeszcze dodał kilka zdjęć od siebie, okej, okay, dobra. Szufelka ma takie zdjęcie tylko, ale dodał tak zwana szufelka, także można mu wybaczyć, chyba jednak nie kopiuje, ale już myślisz sobie, że to otwórz wszystko. Otwórz usta i dolną wargą, otocz dolne zęby, opuść głowę w dół i powoli zamykaj usta, wyciągając dolną szczękę do przodu. O, co się stało? Co jest, Nilset? A, brak weny na zdjęcie z gogle. Rozumiem. Wyobraź sobie, że musisz zebrać wodę przy pomocy dolnej szczęki. Podczas wykonywania tego ćwiczenia upewnij się, że kąciki warg są całkowicie zrelaksowane. Wyobraź sobie, że musisz zebrać wodę przy pomocy dolnej szczęki. Podczas wykonywania tego ćwiczenia upewnij się, że kąciki warg są całkowicie zrelaksowane. To jest teraz? To będzie najlepsza wersja. To jest najlepsza część, jaką Nilset dodaje od siebie do tych filmów. Słuchajcie. To fajne i bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli będziecie robić kilka razy dziennie, te efekty same przyjdą bardzo szybko. Ćwiczenie. Znaczy nawet nie wiem, czy on to dodaje od siebie. Możliwe, że ukradł z innej stronki. Już nawet nie sprawdzałem. Ale jeżeli dodaje od siebie, no to no widać, że ćwiczy, bo nie ma podwójnego podwrótka. Widać, że testował. Fajne i bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli będziecie robić kilka razy dziennie, te efekty same przyjdą bardzo szybko. Ćwiczenie można, że powiedzieć śmieszne. Ćwiczenie można, że powiedzieć śmieszne. Tak jak kanał Nilseta można, że powiedzieć śmieszny. Linków właśnie nie ma w opisie, bo sprawdzałem. Jest grupa na FB, Instagram, fanpage, subskrybuj i linki do YouTube'a.
Linki do YouTube'a są. Nie ma linku do artykułu. Sprawdzałem jego filmy, każdy film, który wam pokazuję. Nie ma linku do artykułu, z którego Nilsson czyta. No ale wiecie, może Nilsson jest po prostu osobą bardzo, bardzo wierzącą i uznał, że jak w każdym kościele na świecie można czytać Biblię na głos, że podchodzi tam gościu albo ksiądz albo ktoś i czyta te Ewangelie, to on uznał, że w sumie wszystko tak można czytać i gdzie się chce można to wpieprzyć. Także te, no nie wiem, możliwe, możliwe. Możliwe, że tak było, nie wiem, Nilsson. Może wytłumaczysz, jak to było. Może się uda. Nie wiem, jak jego inne filmy, ale kilka filmów widziałem i każdy był skopiowany. Można na tym zarabiać jak w kościele, dokładnie. Patrzcie na drugi. Idealny owal twarzy. Jeśli chcesz przywrócić swojej twarzy kształt z dawnych lat i jednocześnie wyciągnąć policzki, wykonaj następujące ćwiczenie. Obróć głowę w lewo i wyciągnij dolną szczękę do przodu, jednocześnie napinając mięśnie szyi. Powinieneś czuć, jak mięśnie po lewej stronie szyi się rozciągają. Następnie obróć głowę w prawo i powtórz ruch. Pięć razy. Naprawdę, to ćwiczenie również daje fajne efekty. Wydaje mi się, że Nilsson to ćwiczenie testował, bo mówi, że daje fajne efekty. Nie mogę już pieprzyć to, że on kradnie, nie? Ale te jego wstawki, żeby było, że on coś od siebie dodaje, są tak w dupę żenujące, że to mnie tak boli. Szybko się ćwiczenie robi i łatwo. Szybko się ćwiczenie robi i łatwo. Jezu. Także jeżeli chcecie, to spróbujcie. Jak chcecie, to spróbujcie, mordy. Dobra, starcie tego Nilsseta. Także no nie wiem, czat, taki kanał ma na YouTubie. 200 tysięcy subskrypcji zrobione. Nie wiem, czy tylko na tym, czy na czymś jeszcze. Wrzuca filmy codziennie. Wszędzie są takie miniaturki, tytuły, gdzie prawdopodobnie skądś jest inspiracja. Ciekawe skąd. Nie wiem, może Q&A zrobił. Nilsson Q&A. O lol, ale kozak. Zrobił, ile tych Q&A narobił. Popieprzony! Odbiło mu od tej popularności. Pomysł na ten kanał. Skąd pomysł na ten kanał? Jeszcze widzieliście to? Z kąd. Ciekawe skąd pomysł na ten kanał.